Produkcja Studio Plac. Przyznanie się do swoich potrzeb wcale nie jest łatwe. Nie jest też proste bycie szczerym, autentycznym, prawdziwym. Ale warto stanąć za sobą, polubić się, zadbać o siebie. Miłość do samego siebie to podstawa, żeby być zdrowym, żeby dobrze żyć, żeby móc pokochać świat, siebie i obdarzyć miłością innych. Kasia Miller karmi nasze dusze słowami, a partner podcastu, marka kosmetyków FitSkin, nakarmi nasze cery. Wewnętrzny krytyk i inne umniejszacze. Wzoru dostarczają nam na ogół rodzice, którzy są z siebie niezadowoleni nie lubią sami siebie, nie cieszą się z tego, co mają wciąż się porównują z innymi i też byli wychowywani przez umniejszanie. Żeby sobie poprawić na chwilę złe samopoczucie, ściągają nas w dół często w sposób złośliwy i nieprzyjemny. Od nich uczymy się robić to samo sami sobie. W dodatku rodzicom się wydaje, że to dobry środek wychowawczy. Chcą, żeby dziecko dzięki takiemu treningowi lepiej sobie radziło, a tymczasem skutek jest odwrotny. Umniejszane dzieci często boją się sytuacji, które realnie nie stwarzają zagrożenia, jednak łatwo się z nich wycofują. Wychowywać przez umniejszanie próbują też często nauczyciele, lekarze, urzędnicy. Świat w dużym stopniu zajmuje się grą w moje lepsze, czyli tym, żeby powiedzieć innym, jesteś gorszy ode mnie. Może dlatego zbyt często zdarza się, że uwewnętrzniamy ten przekaz. Wewnętrzny rodzic, który powstaje w procesie wychowania, często nam dokucza, mówiąc rzeczy w rodzaju: znowu ci nie wyszło, nie nadajesz się, nie zasługujesz. Jeśli łapiemy się na myślach w rodzaju coś ze mną nie tak, jest to sygnał ostrzegawczy, że krytyk wewnętrzny próbuje przejąć nad nami kontrolę. Umniejszanie samego siebie się jest zniszczenie. Sami najcelniej zadajemy sobie rany. Drastyczne przykłady osób słuchających najgorszych rzeczy na swój temat od wewnętrznego krytyka to na przykład osoby, które się okaleczają albo te z zaburzeniami odżywiania. Uważają, że są nic nie warte. Skutkiem ulegania umniejszaczom może być także pracocholizm albo perfekcjonizm. Ciągle nie tak, za mało, jeszcze więcej, bo to, co zrobiłaś nie starczy. Jeśli sama w siebie nie wierzysz, to nie wierzysz też, że inni mogą być z ciebie zadowoleni. To stwarza dużą presję i trudno nam coś doprowadzić do końca. A nawet jeśli się uda, to moment zadowolenia jest chwilowy. Okazuje się, że to nie wystarcza. Kolejna góra przed nami jest jeszcze wyższa. Weszliśmy na tę gorszą. Większe osiągnięcia są gdzie indziej, ktoś już je zdobył. Takie podejście zabiera radość, satysfakcję. Szkoda, że nie potrafimy uczyć dzieci poczucia zadowolenia z siebie. Więcej nie musisz, teraz się pobaw, uciesz. Pół sukcesu w walce z wewnętrznym umniejszaczem to uczciwa diagnoza, czyli rozpoznanie i nazwanie. Kiedy to już nastąpi, z krytykiem wewnętrznym można rozmawiać i kwestionować to, co mówi. Znowu ci nie wyszło kretynko. Ale dlaczego kretynko? Przeproś mnie za to. Nie mów tak do mnie, bo ja nie jestem żadną kretynką. Jeśli bez szemrania ulegamy krytycznemu głosowi, nasze życie staje się koszmarem, spada poczucie własnej wartości, postrzeganie rzeczywistości jest zniekształcone. Jeśli nie mamy w sobie głosu kochającego wewnętrznego rodzica z przesłaniem jesteś w porządku, to musimy ten głos do naszego dialogu wewnętrznego wprowadzić. Choć samemu jest trudno. Pomóc może w tym na przykład terapeuta. Wewnętrznego krytyka, zresztą i zewnętrznego też, rozbraja również okazanie mu współczucia. Zamiast co ty robisz, mówimy mu: Jak mi przykro, że ty to przeżywasz. Ważne są tutaj pozytywne doświadczenia, żebyśmy mogli sobie dać zrozumienie lub współczucie. Musimy doświadczyć ich od innych, niekoniecznie rodziców. To pozwala zmienić niedobrego wewnętrznego rodzica na ciepłego i kochającego. Próby poniżania ze strony wewnętrznego krytyka, jak i toksycznych osób, można interpretować jako wołanie o pomoc. Informacje o tym, że ich autor sam doznał poniżenia i jest cierpiącym człowiekiem. Rozwiązaniem jest zrozumieć, że jeśli ktoś umniejsza nas, to w gruncie rzeczy mówi nie tyle o nas, ile o sobie. On sam czuje się nieważny, gorszy, nieudany i chce, żeby się to nie wydało, więc przenosi to odczucia na innych, mówię więc na przykład, zobacz, znów zrobiłaś błąd. I większość ludzi daje się na to nabrać. Nie widzimy, że ktoś, mówiąc, jak ty wyglądasz, próbuje kosztem innego podnieść sobie samoocenę. Jeśli nie damy się wyprowadzić z równowagi, spokojnie powiemy, ja jestem w porządku, i ty też jesteś w porządku. Nie tylko nie pozwolimy się umniejszyć, ale też sami nie będziemy umniejszać. Ważne, żeby się przed sobą przyznać: tak, robię czasem błędy, czegoś nie potrafię, ale mnie to wcale nie skreśla. Każdy ma jakieś braki, słabe punkty. Nie musimy znać się na wszystkim i wszystkiego umieć. Więcej inspirujących tekstów znajdziesz w magazynie Zwierciadło i na zwierciadło.pl. Kasia Miller karmi nasze dusze słowami, a partner podcastu, marka kosmetyków FitSkin, nakarmi nasze cery. Produkcja Studio Plac.